Cześć kochani, tutaj Gosia. Witam Was serdecznie na jodze, która ma za zadanie poprawić elastyczność naszego ciała. Będzie to zatem również dobra praktyka jako takie rozciąganie po treningu. Zaczniemy sobie od wygodnego siadu na piętach, rozciągniemy przy okazji stopy, odkładamy sobie dłonie na udach, zamykamy na moment oczy, bierzemy głęboki wdech i luźny wydech. I jeszcze jeden wdech. I na wydechu zaczynamy sobie powoli kręcić kółka ramionami w górę i do dołu, żeby je nieco rozluźnić. Cały czas spokojnie oddychając. Na koniec unosimy ręce i zaczynamy sobie kręcić kółeczka nad garstkami. Mniejsze bądź większe, w jedną i w drugą stronę możemy sobie zmieniać. Tak, żeby troszeczkę rozruszać się na początek. Następnie wyciągamy ręce w górę i odkładamy je do klęku podpartego, dłoni pod ramionami, kolana pod biodrami, idziemy do krowy kota. Wdech, otwarta klatka piersiowa i wydech, okrągłe plecy, głowa schowana między ramionami. Wdech, delikatnie otwieramy klatkę piersiową, na wydechu zaokrąglamy plecy, chowając głowę między ramionami. Na wdechu kręgosłup lędźwiowy delikatnie się zapada. Na wydechu odpychamy się dłońmi od maty. I jeszcze kilka. Spokojnie, w swoim tempie. Kolejny wdech, pozycja krowy, podwijamy palce stóp, na wydechu unosimy biodra do psa z głową do dołu. Prosty kręgosłup, nogi mogą być ugięte w kolanach, uginamy sobie jedną nogę w kolanie, uginamy drugą, chodzimy w psie, cały czas starając się wydłużyć kręgosłup. Odpychamy się dłońmi od maty, rozciągamy jedną i drugą nogę. Głowa luźno. Biodra wysunięte w górę. I na kolejnym wdechu wracamy sobie do klęku podpartego i przechodzimy do pozycji kobry, otwierając jak najbardziej klatkę piersiową. Na wydechu wracamy powoli do psa z głową do dołu. I zrobimy tak jeszcze dwa razy. Możecie to zrobić przechodząc od razu do psa z głową do góry, tak jak ja teraz, albo tak jak wcześniej z klęku podpartego do kobry i później z powrotem do psa z głową do dołu. I raz jeszcze wdech. Albo pozycja kobra, albo psa z głową do góry. Otwieramy klatkę piersiową i wydech, wracamy do psa z głową do dołu. Pięknie. Podchodzimy sobie dłońmi w stronę stóp. Przejdziemy teraz do skłonu. Możemy zapleść dłonie za plecami, za głową. I przenieść je jak najdalej. Rozluźniając jednocześnie głowę. Nogi mogą być delikatnie ugięte w kolanach. Nie muszą być całkiem proste. Mnie jest nawet jakoś tak bardziej przyjemnie, kiedy nogi są ugięte w kolanach. Poza tym czuję się bezpieczniej w takiej pozycji. Chcemy, żeby w tej pozycji nasze ramiona były jak najdalej od uszu. Oddychamy spokojnie. Wytrzymujemy jeszcze moment. I powoli rozluźniamy ręce, przechodząc z powrotem nimi na początek maty do psa z głową do dołu. Na kolejnym wdechu prawa noga w górę, na wydechu między nasze dłonie. Wdech, uginamy tą nogę w kolanie, otwieramy klatkę piersiową. Wydech, prostujemy obie nogi. Wdech, prawa noga ugięta w kolanie, schodzimy nisko na biodrach. Wydech, obie nogi proste. Wdech, prawa noga ugięta, nisko na biodrach. Wydech, z powrotem w górę. I jeszcze. I wdech. Prawa noga ugięta, lewe kolano na matę i zostajemy tutaj przez moment. Wyciągamy ręce do nieba czy do sufitu, zależy gdzie sobie praktykujemy. Opuszczamy prawą dłoń na biodro i przechylamy całe ciało na prawą stronę. Lewa ręka zostaje w górze i ta lewa ręka idzie mocno do boku,
prawa ręka może zostać na biodrze, albo jeżeli mamy więcej miejsca, możemy zejść niżej, to wtedy tą prawą dłoń opuszczamy sobie na matę, czy na podłogę, czy na trawkę, gdzie tam chcemy. A następnie lewą rękę przenosimy za prawe kolano, układamy sobie prawą dłoń na lewe i idziemy do skrętu kręgosłupa. Chcemy jak najbardziej wydłużyć kręgosłup, otworzyć klatkę piersiową, zostać nisko na biodrach, ale jednocześnie mieć delikatnie aktywny brzuch. Pięknie. I na kolejnym wdechu ręce idą z powrotem w górę. Wyciągamy się delikatnie. Na wydechu idziemy teraz do bocznego przysiadu, tak zwanej skandasany, na prawą nogę. Czyli lewa jest wyprostowana, prawa jest ugięta. Jeżeli nie jesteśmy w stanie położyć całej prawej stopy na macie, ok, nic się nie dzieje, jesteśmy na palcach, natomiast z czasem po prostu staramy się opuszczać tę prawą piętę na matę. Coraz niżej, coraz niżej. Klatka piersiowa otwarta. I powoli wychodzimy z tej pozycji i zostając tutaj moment, wracamy do psa z głową do dołu. Od razu lewa strona. Lewa noga w górę, wdech, na wydechu między naszymi dłońmi. Klatka piersiowa otwarta, wdech. Wydech, obie nogi proste. I tak jak poprzednio kilka razy. Wdech, biodra nisko, lewa noga ugięta w kolanie. Na wydechu obie nogi proste. Wdech, klatka piersiowa otwarta. I wydech, obie nogi proste. I jeszcze. I teraz lewa noga ugięta, prawe kolano na macie. Tak jak poprzednio, zostajemy tutaj, wyciągamy najpierw ręce w górę, a następnie opuszczamy lewą dłoń na lewe biodro i przechylamy się na lewą stronę. Czyli ta prawa ręka, która jest w górze, ona też idzie na lewą stronę. Lewa noga może zostać na biodrze, lewa ręka może zostać na biodrze, albo jeżeli mamy więcej miejsca, to wtedy tę dłoń opuszczamy na matę, czy po prostu do dołu. I zostajemy przez moment, a następnie idziemy do skrętu, więc tym razem prawy łokieć o lewe kolano, dłonie są połączone, kręgosłup jest wydłużony, trzymamy równowagę, brzuch nam pomaga, zostajemy jeszcze przez moment, spokojnie oddychamy. I powoli wychodzimy z tej pozycji, przechodząc od razu do bocznego przysiadu na lewą nogę. Czyli teraz lewa noga ugięta w kolanie, prawa wyprostowana. Zostajemy sobie tutaj przez moment, klatka piersiowa jest otwarta. Tak jak poprzednio, jeżeli nie jesteśmy w stanie być tak nisko, jak ja tutaj jestem, jak najbardziej możecie być wyżej. Każde ciało jest inne i to jest jak najbardziej ok. Powoli wracamy, przechodząc od razu do psa z głową do dołu. Spokojny, długi wdech i wydech. I przechodzimy do klęku podpartego. I teraz tak, prawa noga w górę, zaplatamy ją z tyłu za naszą lewą nogą. I teraz chcemy usiąść sobie w tej pozycji, tak żeby kolana były mniej więcej w jednej linii. Jeżeli jest nam bardzo tutaj niewygodnie, to po prostu prostujemy prawą nogę i zostajemy w tej pozycji. Ale jeżeli jesteśmy w stanie być z obiema nogami ugiętymi, to zostańmy w ten sposób. Ok, i teraz tak, to jeszcze nie wszystko. Prawa ręka w górę, dajemy sobie dłoń do dołu i przy pomocy lewej dłoni delikatnie przyciągamy tak jakby łokieć na drugą stronę i do dołu. Jeżeli mamy więcej miejsca, to przy pomocy lewej dłoni od dołu chcemy złapać za prawą dłoń albo przynajmniej zbliżyć je do siebie w tak zwanej pozycji krowiego pyszczka czy krowiej mordki, jak kto lubi. Klatka piersiowa otwarta. Ja wiem, że to jest bardzo intensywna pozycja, ale ona przepięknie rozciąga, więc zostajemy jeszcze moment. Zostajemy sobie jeszcze przez moment. Zwracamy uwagę na wszystkie sensacje wypływające z naszego ciała.
co się dzieje teraz w naszym ciele, co się dzieje z naszym oddechem. I powoli rozluźniamy ręce. I teraz wyjdziemy z tej pozycji tak, że przejdziemy od razu na drugą stronę. Wchodzimy biodrami w górę i obracając się na tył maty, przechodzimy z powrotem na początek i już jesteśmy z powrotem w krowim pyszczku, tyle że na lewą nogę. Jeżeli się za pierwszym razem tak nie uda, to nic się nie martwcie, po prostu zmieńcie teraz nogi, tak żeby teraz ta prawa była w górze, a lewa w dole. I tak samo lewa noga może być ugięta, może być wyprostowana, tak jak po prostu czujemy. Ja na tę stronę zostanę z wyprostowaną nogą. I teraz po drugiej stronie, czyli lewa ręka idzie do dołu. Lewa dłoń. I przy pomocy prawej pomagamy sobie najpierw delikatnie, przyciągając łokieć do dołu, a następnie prawą ręką sprawdzamy, czy od dołu jesteśmy w stanie chwycić za naszą lewą dłoń. Czyli robimy dokładnie to samo na drugą stronę. I też tu chwilę zostaniemy, spokojnie oddychając, starając się otworzyć klatkę piersiową. I powoli rozluźniamy ręce. I teraz od razu przechodzimy sobie stopami na tył maty i będziemy wchodzić do naszej końcowej pozycji, pozycji dziecka. Rozluźniamy biodra na piętach, wyciągamy ręce przed siebie, rozluźniamy kręgosłup, rozluźniamy głowę, mięśnie twarzy i całe ciało. Jednocześnie oddychamy spokojnie. Próbujemy znaleźć jeszcze więcej przestrzeni w swoim ciele poprzez głęboki, świadomy oddech. Głęboki wdech i luźny, spokojny wydech. I powolutku na kolejnym wdechu rolujemy sobie ciało do siadu na piętach, tak jak zaczynaliśmy, tak też skończymy. Możemy też sobie pokręcić kółka ramionami w górę i do dołu, żeby jeszcze je na koniec rozluźnić. A następnie odkładamy dłonie na udach, zamykamy oczy i przez moment obserwujemy swoje ciało, jak się czuje po tej praktyce. Łączymy razem dłonie na wysokości serca i pochylamy głowę, dziękując sobie za dzisiejszą praktykę. Namaste. Dzięki kochani za tę krótką, a rozciągającą jogę. Mam nadzieję, że Wam się podobała i czujecie więcej miejsca w ciele. A jak macie więcej czasu, to zapraszam na tę dłuższą wersję. Buziaki i do zobaczenia na kolejnych praktykach. Pa, pa!